Hejka, kochany mamusie i nie tylko. Przychodzę do Was z filmikiem i przepraszam, że tak dawno mnie nie było, ale Wiktoria była chora, miała chore oczko. Poza tym byliśmy w Disneyu, co już widzieliście na poprzednim filmiku. Więc zanim tak się ogarnęłam po wyjeździe i właśnie z tą całą chorobą, żeśmy się uporali, no to minęło troszkę czasu. I zapraszam Was dzisiaj do filmiku. Po tytule możecie zobaczyć, że jest to filmik o moich lękach i odczuciach związanych właśnie zanim zostałam mamą, tak? Bo zostałam poproszona, żeby właśnie zrobić taki filmik, żeby powiedzieć, czy miałam jakieś obawy przed tym, czy czegoś się bałam, czy czegoś się obawiałam. Słuchajcie, oczywiście, że się bałam, chyba jak każda z nas, ale to był taki raczej miły strach, bo ja byłam przygotowana na to, żeby zostać mamą. Od dawna już tego chciałam. I po prostu było to, no można powiedzieć, że zaplanowane. I jakoś tak powoli, powoli się do tego po prostu przygotowywałam. W sumie mamy na to całe 9 miesięcy, żeby właśnie się do tego jak najlepiej przygotować. Można sobie wtedy w tym czasie poczytać wszelkiego rodzaju książki, poradzić się, rady z bardziej doświadczonych mam. Naszych mam, naszych babć, naszych teściowych, każdej jednej kobitki trzeba rad posłuchać, z tego względu, że słuchajcie, każde dziecko jest inne i każdy jakby przypadek coś wnosi do tego waszego poglądu na tą całą sytuację, jaka was będzie niedługo czekać. Ale tak naprawdę szczerze Wam powiem, że najlepiej jest się słuchać samej siebie i swojego ja, swojego serca, co Wam podpowiada, bo kiedy ta mała istota przychodzi na świat, to od razu wiecie, co robić. Ja na przykład obawiałam się najbardziej tego, że po pierwsze, jak Wiktoria na przykład właśnie, żeby nie zachorowała tak od razu po narodzinach, żeby nie miała jakichś zapalenia płuc, nie wiem, jakiejś ciężkiej choroby, bo ja się bałam, że raz, że jej się coś stanie, a dwa, że ja sobie nie poradzę z tym, że Jezu, co ja zrobię, kiedy ja się dowiem, że ona ma gorączkę, że ona płacze. Po prostu strasznie mnie to jakoś tak... To no, przerażało najbardziej, właśnie jakaś choroba. Całe szczęście odpukać w niemalowane. Wiktoria nie miała żadnej jeszcze takiej poważnej choroby. Były już katarek, przeziębienia, raz gorączka i właśnie teraz ostatnio to oczko. Ale tak to w ogóle jakichś takich bardziej poważniejszych chorób nie było. Też się bardzo bałam właśnie tego, kiedy się Wiktoria urodzi i od razu, prawda, tej całej pielęgnacji, tak, kąpieli, przewijania, że ten dzidziuś jest taki malutki, taki kruchy, że po prostu ja mu zaraz coś złamię, albo że też miałam takie straszne, słuchajcie, myśli, że właśnie, że mi wypadnie, że go upuszczę. Tak się cały czas tego bałam straszliwie i tak zawsze uważałam, ale powiem Wam, że rzeczywiście jak już to chyba tak jak ze wszystkim jest, jak już to zrobicie, jak już to jest, to stwierdzacie, że to nie jest tak naprawdę takie trudne i że można sobie z tym spokojnie dać radę. Poza tym, no przecież każdy ma styczność z dziećmi, prawie każda kobieta
zostaje matką i jakoś to tak jest u nas w genach wpisane, że rzeczywiście od początku wiemy, jak sobie dawać radę. I powiem Wam szczerze, że chyba taki filmik też musi nagrać Marek, bo on też miał swoje obawy. Nie będę może ich jeszcze zdradzać, bo może właśnie da się namówić, żeby powiedzieć o swoich tych obawach, a miał ich trochę i później jak co przyszło, co do czego, to powiedział, tam to nie było takie wcale straszne. Jakie jeszcze uczucia mną rządziły, kiedy zanim się Wiktoria pojawiła na świecie? To na pewno taka obawa, czy będę dobrą mamą, tak? Czy będę dobrym rodzicem dla Wiktorii, czy dobrze ją wychowam, czy po prostu no będę dla niej odpowiednią osobą, tak? Bo to, że każda z nas chce mieć dziecko, to, no to wszystko fajnie, ale trzeba też pomyśleć o tej drugiej osobie, że trzeba tej osobie dawać przykład, trzeba od małego uczyć ją pewnych zasad, trzeba ją wychowywać, trzeba ją pielęgnować, trzeba mieć zawsze dla niej czas, trzeba zawsze mieć dla niej cierpliwość. Nie można na przykład mieć wolnego, bo to już jest etat na 24 godziny na dobę, do końca już swojego życia, więc to właśnie nad tym się też zastanawiałam i to w sumie razem z Markiem się zastanawialiśmy, czy my będziemy dobrymi rodzicami i cały czas sobie to pytanie zadajemy, tak? Czy rzeczywiście jesteśmy dobrymi rodzicami, czy Wiktorii niczego nie brakuje, czy dajemy jej odpowiednio dużo uczucia, czy ona jest z nami szczęśliwa, ale kiedy widzę Wiktorię, kiedy się budzi uśmiechnięta i kiedy zasypia jest uśmiechnięta, to wydaje mi się, że chyba jednak jestem dobrą tą mamą. I ogólnie Wiktoria jest takim dzieckiem, jak już wcześniej Wam wspomniałam, no po prostu złotym dzieckiem. Ona bardzo mało płacze, już naprawdę płacze, kiedy ją coś boli. I wtedy dla mnie to jest łatwe, bo wtedy wiem, że ją coś boli i po prostu jakaś choroba ją zaczyna tam trapić. Ale tak, to bardzo no jest takim uroczym dzieckiem, uśmiechniętym, nie mamy z nią większych problemów i czasami mi się wydaje, że ja ją traktuję i raczej Marek też ją też tak traktuje, że my ją tak traktujemy jak swojego już takiego kumpla, partnera też. Jak taką już prawie dorosłą osobę, z tego względu, że my tak do niej dużo rozmawiamy, dużo mówimy do niej o swoich na przykład przeżyciach, o swoich uczuciach, o tym, co się działo w ciągu dnia i wydaje mi się, że ona nas rozumie w pełni. I powiem Wam, że to chyba takie wszystkie moje największe obawy i jeżeli ja tutaj nie chcę się mądrkować, bo ja jestem młodą mamą, Wiktoria raptem teraz za niedługo, za 2-3 tygodnie będzie miała 7 miesięcy, więc nie chcę się tutaj jakoś nie wiadomo jak mądrkować, ale mogę na przykład poradzić Wam, co możecie zrobić na przykład, kiedy oglądają mnie mamy, które są przed narodzinami swojego dzidziusia, to nie obawiać się niczego. Ja wiem, że to tak łatwo mówić, ale naprawdę dacie sobie radę, jeżeli tylko bardzo mocno kochacie swoje dziecko i naprawdę było one wyczekane i wymarzone, to wydaje mi się, że tutaj żadnych mądrości po prostu nie powiem. Owszem, możecie sobie zakupić książki. Ja standardowo polecam Tracy Hogg. Moje dziecko mnie rozumie, czyli język niemowląt. Wiem, że jest dużo mam, które lubią tą autorkę, ale też dużo jest mam, które jej nie lubią.
Tutaj są podzielone zdania na temat tej książki. Mi przypadła do gustu bardzo książka, bardzo się u mnie sprawdziła. Oczywiście, ja słuchajcie, troszeczkę jakby pod Wiktorię, prawda? Te wszystkie rady, które Tracy Hogg daje, to te rady po prostu pod Wiktorię jakby sobie dopasowałam. Bo przecież każde dziecko jest inne i my to wiemy najlepiej. Ale pomogła mi ta książka bardzo. Oczywiście też właśnie pomogły mi rady mojej mamy, której serdecznie za to dziękuję. Owszem, też pomogły mi bardzo ciepłe słowa i rady mojej teściowej, której też za to dziękuję i pozdrawiam przy okazji. I powiem Wam, że dużo też daje właśnie takie ciepło i wsparcie partnera. Naprawdę, to też bardzo dużo daje właśnie, jeżeli mamy obawy. Ja właśnie miałam obawy przed przewijaniem, że się tego nie nauczę, że właśnie zrobię krzywdę Wiktorii. I jak wiecie, ja jestem po cesarce. I od razu po zabiegu ja nie mogłam no wstawać, tak, byłam obolała. I Marek był ze mną w szpitalu i właśnie Marek mi bardzo, ale to bardzo dużo pomógł. Od razu sam zaczął przewijać Wiktorię, nie musiałam go o nic prosić. Sam wiedział dokładnie, co ma robić. I też od początku dawał mi duże wsparcie, jeżeli chodzi właśnie o karmienie piersią. Wierzył we mnie, nawet jak kiedy mnie piersi bolały, się wypytywał, czy mnie boli, czy mi w czymś pomóc. Pamiętam, jak przyjeżdżał później, bo ja miałam też później problemy, dostałam zapalenia, musiałam być znowu w szpitalu na kontroli i wtedy byłam już sama bez Wiktorii, bez Marka i było mi strasznie ciężko, strasznie tęskno. I Marek codziennie do mnie przyjeżdżał do szpitala, nawet po mleko. To też pamiętam, że mi bardzo pomagał. Robił mi okłady na piersi, pomagał mi się ubierać, myć. Za to mu też bardzo dziękuję. I powiem Wam szczerze, że jak nawet teraz o tym mówię, to się wzruszam troszeczkę, bo to dużo. To jest bardzo dużo, jeżeli macie wsparcie, nawet nie od partnera, ale od bliskich osób. Ja akurat miałam to szczęście, że właśnie miałam duże wsparcie od swojego partnera i duże wsparcie od swoich rodziców, którzy akurat mogli być na narodzinach Wiktorii i mogli mi jeszcze na samiutkim początku pomóc przy niej. Więc to jest też bardzo ważne. Okej, słuchajcie, nie będę się już tu rozgadywać, bo nie wiem, co mogę jeszcze Wam powiedzieć. To były takie moje obawy przed właśnie byciem mamą. Piszcie oczywiście w komentarzach, jakie są Wasze obawy, albo jakie Wy miałyście obawy i jak sobie z tym poradziłyście, bo na pewno sobie dałyście z tym świetnie radę. Ja już, słuchajcie, kończę swoje wywody. Do usłyszenia niebawem, do zobaczenia, buziaczki, pa!